Siemaneczko, dzisiaj sobie spróbujemy zbudować Camaro. Jakie dokładnie? Camaro Z28 z 2015 roku. Tak wygląda sobie ten model. Spróbujemy je sobie zbudować na drift. Na drift, ale na kierownicy. Czyli to nie będzie takie driftowane jak na padzie i to nie będzie takie dostosowywanie jak na padzie. Jest to muscle car amerykański z dużym 6,3 litra silnik, bodajże 6 albo 3, 6,2, coś takiego. Więc jest to okropnie potężna maszyna. Spróbujemy go sobie zbudować. Tutaj, jeśli chodzi o moc, za dużo nie będę dodawał. Właściwie tylko sobie go odciążymy, dodamy klatkę bezpieczeństwa. Zawieszenie sobie tam przerobimy w nim. Ale najpierw się nim na surowo przejedziemy, zobaczymy jak ta fura się zachowuje obecnie podczas ślizgu. Jest zima niestety, najgorsza pora roku do driftowania w Forzie Horizon 4, ale to nie szkodzi, może jakoś damy radę. Przede wszystkim jeśli nie wiecie jaki mam sprzęt, ile to wszystko kosztowało, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, możecie sobie zobaczyć co ja tam mam, co ja tutaj mam. I tak, samochodem jeździ się bardzo fajnie. Część osób zarzuca mi to, że nie driftuję tutaj na kamerze z kokpitu, tylko na kamerze z tyłu. Jest to poniekąd prawda, czasami lepiej sobie jeździć na tej kamerze z maski albo kamerze z kokpitu, bo mamy tutaj fajną driftową kamerę, na przykład jak... Widzicie, ta kamera się świetnie rusza. I oczywiście byłoby to bardzo komfortowe dla mnie, gdyby nie fakt, że jeszcze za dobrze driftować w Forzie Horizon nie umiem. I dopiero co podejmuję próby w ogóle takiego driftowania i próbuję się, no, próbuję zrozumieć te zasady driftu w Forzie Horizon 4. Jest to trochę takie dziwne, bo gram w różne gry wyścigowe teraz, w rajdówki, nie rajdówki, testuję tą kierownicę, sprawdzam jak mniej więcej samochody powinny się prowadzić przy pomocy tej kierownicy i w Forzie Horizon 4 jest to co najmniej dziwne, to prowadzenie. Jest to gra przystosowana do obsługi padem, krótko mówiąc. I na kierownicy, no, jest tutaj po prostu ciężko. I w wielu grach, gdzie, w symulatorach nawet, jest kierownicą jeździć, czy tam nawet zadriftować i tak dalej, jest łatwiej, bo masz większą kontrolę nad samochodem, wiesz co się z nim dzieje, nie że on zaraz wpada w jakiś głupi pościg, z którego nie potrafisz go wyprowadzić, tylko tam masz pełną kontrolę nad samochodem, dlatego że samochód zachowuje się w miarę realistycznie, tak? Jakby podlega tym prawom, które znamy z realnego świata, krótko mówiąc. Tutaj w Fordzie różnie to bywa, no ale mimo wszystko driftować się tu da i nauczyć się tego można. Więc spróbuję to zrobić po ludzku. Zajedziemy sobie może na zamek tym samochodem teraz. Bardzo ładnie brzmi, jak pewnie słyszycie. Nie jest to za szybkie auto teraz, ale jego moc mi w 100% wystarczy do tego, żeby driftować. Nie będzie z tym problemu. Paskudne, niestety kwadratowe zegary w środku. Silnik z przodu dosyć ciężki i chyba niezbyt ciężka dupa sprawia, że to będzie dosyć chyba dobre auto do driftu, tak myślę. Zobaczymy to zaraz. Niestety, tak jak mówiłem, no jest zima i może być troszeczkę bardziej ślisko niż zawsze, ale jeśli będzie mi to bardzo przeszkadzać, zawsze mogę sobie stworzyć jakiś wyścig i popróbować na nim swoich sił. Po prostu wezmę sobie jakiś wyścig z okrążeniami i będę jechał i próbował driftować na zakrętach. Chociaż nie preferuję akurat tego typu nauki driftowania, wolę mieć jakiś troszeczkę otwarty plac albo parę zakrętów, które mniej więcej ogarniam. Ciągle męczę te serpentyny przy festiwalu Horizon, tam gdzie niedaleko jest strefa driftowa. I tam próbuję jakoś się nauczyć wchodzić w te zakręty. Czasami mi coś wyjdzie, ale naprawdę ciężko jest kontrolować te samochody. Mam tu kilka zrobionych aut typowo pod drift, jeśli byśmy driftowali na padzie. I na padzie zawsze mi się nimi kapitalnie driftowało, tak na kierownicy. Jest to wręcz nieosiągalne, żeby go opanować. Zwłaszcza po wyjściu ze ślizgu. No nic, jesteśmy przy zamku. Zajedziemy sobie pyk. I sobie furę stuningujemy raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, wchodzimy. Okej. Nie, nie, to znowu nacisnąłem na tej kierownicy. Kurda, już mi tak dobrze szło. Dobra. Cyk i wchodzimy.
Panem stunigujemy, będzie szybciej. Odłączył się. Odłączył się ten kabel, już taki styrany jest. Jesus. Ale działa jeszcze chyba. Dobra, mam nadzieję. Okej, okay, więc tak, szybkie dostosowanie. Tutaj, jak mówiłem, mocy chyba nie będę specjalnie, jeśli już to coś ze standardowym silnikiem, po prostu się skróci bieg i będzie git. Opony troszeczkę tylko szersze z przodu damy, mocy jest tu chyba wystarczające, więc zostawimy tak jak jest. Dajmy tutaj większe kwelgi dla szpanu, z przodu możemy dać jeszcze dystansę, bo zaraz będziemy tutaj ładować zawieszenie driftowe i z tyłu też możemy dać dystansę, ale już nie takie hardkorowe. Czy tutaj coś potrzebujemy? Felgi zostawiamy takie jakie są. Jest w porządku, możemy dać tutaj jakieś dokładki, możemy dać tutaj inny spoiler, ale to jest nam niepotrzebne. Standardowy spoiler zresztą jest bardzo fajny, zostawiamy go. Nie jest to chyba to typowe auto do driftu, co? Ale wygląda kozacko i spróbujemy mimo to jakoś je zrobić. Może dajmy tutaj sprężarkę odśrodkową. Zastanawiam się, czy to nie będzie już za dużo trochę mocy. Jak będzie nam trochę brakowało, to faktycznie zainstalujemy jakąś customową. Właściwie zastanawiam się, jakie tutaj silniki można dać. No okej, jakieś naprawdę hardkorowe, począwszy od V10. To jest nam niepotrzebne, bo naprawdę na kierownicę opanować ten samochód wystarczy nam po prostu mniej mocy. Gdybym grał na padzie, to oczywiście ładowałbym ile wlezie, ale w tym wypadku powstrzymam się. I tak, mamy zawieszenie do driftu, widzicie, że te koła przednie są w kamberze dosyć mocnym, więc mimo, że daliśmy sobie dystansę, to one się trochę schowały. Dajmy sobie stabilizatory, tutaj żebyśmy mieli jakąś możliwość regulacji. I teraz tak, nie wiem, czy dawać tutaj klatkę bezpieczeństwa, chyba nie, zostawimy bez tego. I mocy chyba właśnie nie będę tutaj nic ulepszał. Może jedynie koło zamachowe dam lżejsze. Moglibyśmy dać też... to na razie zobaczymy, jak tak fura będzie jeździć, czy będzie się mulić. Damy sobie jakieś może tutaj malowanie do samochodu. Zobaczymy, co się da tutaj zrobić ciekawego z nim, jeśli chodzi o malowania zgubione przez graczy. No i spróbujemy coś nim polatać. Przede wszystkim kwestia driftu, nie? Czyli będziemy musieli sobie ten samochód dostosować. To jest najważniejsze, jeśli chodzi o kierownicę, bo cały czas obczajam, jak to robić dobrze. Jak dobrze ustawiać samochody tak, żeby nimi driftowało się przyjemnie. Weźmy sobie to malowanie. To jest chyba z Transformersów albo coś takiego. W każdym razie sobie damy takie coś. Nie jest to typowo driftowe, może malowanko, ale wygląda dobrze, jak myślicie. I dobrze, mamy gotowe, chyba mamy gotowe Camaro. Zaraz sprawdzimy, jak się będzie spisywać. Więc tak wygląda sobie już pomalowanie. Spoko wygląda. Bardzo fajne malowanko, trzeba przyznać, nie? Wow. Podoba mi się, nie wiem jak wam. I teraz tak. Tak, samochód jest lżejszy. Zobaczymy, jak teraz będzie jeździł. Jest lżejszy, więc powinien być taki troszeczkę bardziej żwawy. No i... do driftu mamy zawieszenie już zrobione, więc teoretycznie powinien nawet sobie jakoś tam radzić. Taki bardziej power slide niż drift. To jeszcze nie to. Ale coś tam poleciał, nie? Myślę, że zdecydowanie będzie trzeba biegi tutaj skrócić. Oh shit. Zdecydowanie będzie trzeba tutaj biegi skrócić, bo on się troszeczkę muli na tej dwójce. Ja bym chciał, żeby ta dwójka to był taki entry level 3. Czyli po prostu zaczynamy od dwójki wchodzić w lekki ślizg przy małej prędkości, nie? Żeby to było w miarę do kontrolowania. Teraz tak, musimy poszukać sobie jakichś fajnych zakrętów, miejsca, gdzie będziemy testować ten samochód i sprawdzimy, jakie opcje będą dla niego najlepsze w tym momencie. Jestem podjarany, bo podoba mi się ten model, szczerze powiedziawszy. I tak, może faktycznie będziemy pojedziemy sobie do festiwalu Horizon i tam sobie coś popróbujemy, podliftujemy. Tak już mniej więcej sobie Camaro stuningowałem.
jak powinno być. Tak myślę, że pod kierownicę dobrze. Nie dawałem mu dużo mocy, właściwie nic mu z mocy nie załadowałem, bo naprawdę samochód zbiera od niskich obrotów bardzo dobrze, czyli ma wysoki moment obrotowy i myślę, że tu nie trzeba do niego nic więcej. Jest ok, tak jak jest. Jedyne co, to poinstalowałem mu wszystkie rzeczy, które są odpowiedzialne za prowadzenie tego samochodu, sterowanie, czyli zawieszenie driftowe, żeby samochód ładnie latał bokiem. Pytanie, czy ja będę nim ładnie latał bokiem? Zaraz to sprawdzimy. Dobra, uwaga. Zawsze o te skały walę, no. Dobra, bestia się szykuje do zakrętu, uwaga. I okej, jedziemy od dołu. Próbujemy i uważajcie, bo to będzie teraz to. Człowieku, to jest standardowy silnik. Ja tutaj nic nie waliłem na moc, tylko dałem lżejsze koło zamachowe. Jedynie z tych rzeczy, które tam powinny być, które tam ulepszają, powiedzmy. I on jest odciążony, tak? On jest dużo lżejszy niż standardowy, chyba tam 1400 kg, nieco ponad 1400 kg waży. Więc tam wszystko z niego wywalone jest. Praktycznie została sama buda. A i powiem wam, że... Dalej nie potrafię tak znaleźć tego sweet spotu. Chociaż mam kilka innych driftowozów, które robiłem typowo pod pada. I powiem wam, że one są zdecydowanie za bardzo responsywne i ciężko je aż opanować na kierownicy. A ja chciałem sobie takie delikatne auto, które będzie fajnie zbierać od niskich obrotów. Chciałem sobie takie auto tutaj ogarnąć. I co? I mamy coś takiego. Mamy Camaro mi wyszło jakieś niby. Czy to będzie latać bokiem dzisiaj? Musimy to sprawdzić. Czy się nauczymy na nim jeździć? To się wszystko zaraz okaże. Trzymajcie się. Pokaż, bestio, na co cię stać! Kurde, no. Już myślisz, że ci dobrze wychodzi, że już tam wchodzisz w ten zakręt, że już Camaro trzyma się tej drogi, już leci tak jak ty chcesz, a tu cyk. Niespodzianka, jednak nie ma lekko. Spróbujemy troszeczkę w miasteczku festiwalowym. Czy tam poleci to Camaro jak trzeba? Może jeszcze spróbuję ten dyferencjał ustawić inaczej. Czekajcie, tutaj mamy tak. Ustawienia samochodu, tuning, dyferencjał. Spróbujmy dać takie skrajne wartości. Prawie że skrajne, 10%, 90 na 10. I tak, spróbujmy hamulec nożny ustawić bardziej na front. Tutaj spróbujmy, tu w sumie może zostać tak jak jest, zobaczmy sobie, tak, sprężyny, jest obniżony na maksa, ale możemy spróbować tu jeszcze coś porobić. Samochód bardzo łatwo przesterować, ja bym chciał znaleźć w nim ten taki sweet spot, czyli miejsce, w którym on zaczyna ładnie lecieć bokiem, kiedy wiem, że mam nad nim kontrolę i on wie, że ja mam nad nim kontrolę. Kiedy dogadujemy się w tym wszystkim i możemy lecieć bokiem jak król, czy jak królowie. On już jest złoty, ja jeszcze nie. I chcę być też królem złotym, co ma 5 zł, więc jedźmy. I zróbmy w końcu jakiś ślizg porządny. Panie królu złoty, co masz 5 zł, zrobisz ślizg razem z ludzkiem? Hej!